Dobry Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dajcie znać, czy nas widać i słychać. Możecie pisać na czacie, tylko mamy taką prośbę, żebyście na dole, tam gdzie się wpisuje, u góry jest do prowadzący i paneliści, bo macie pewnie ustawione, że tylko na przykład paneliści, to jakby coś to można zmienić na to, żeby wiadomości były do wszystkich, także do wszystkich. Może to być w wersji angielskiej na przykład, też może być chyba tak, all panelists and attendees, też może być taka wersja na dole. O, jest tak, Arletka, tak. Cześć Arletko. O, jest nawet jest. Lidia, hello Lidia from Croatia, it's good to see you. Wow. Jak miło zobaczyć. Dobry, Stasia Jeziłkowska, cześć. Ela. Jak miło, że jesteście. Po prostu to jest niesamowite właśnie, żeby mieć kontakt z dobrymi znajomymi z internetu. I Alinka jego. Alina. Agnieszka. Cześć Agnieszko. Iza. Kasia. Jak Ignacego jeszcze raz powitam. Dzień dobry. Sabina. Mhm. A jeszcze widzę, że niektórzy wysyłają wiadomości tylko do nas, to poproszę na dole, gdzie się wpisuje wiadomości, troszeczkę wyżej jest, do kogo te wiadomości idą i żebyście wybrali wszyscy, czyli będą albo all, albo wszyscy, w zależności od tego, czy macie po polsku, czy po angielsku. O, i starzy znajomi z internetu, tak Kasiu, tak. Jak dobrze zobaczyć tutaj znane i nieznane nazwiska. No i w ogóle jest nam bardzo, bardzo miło, że w tym trudnym, bardzo trudnym czasie udało się Wam znaleźć chwilę, żeby spotkać się tu wieczorem dzisiaj z nami. Dajcie znać w ogóle, jak się czujecie w tej chwili, czy damy radę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy. Dziękujemy Wam, że w ten poniedziałkowy wieczór jesteście tutaj z nami po bardzo trudnym weekendzie. No ja mogę powiedzieć, przynajmniej w moim przypadku, trudnym weekendzie, trudnym czwartku i trudnym piątku, że mamy na tyle siły, żeby też rozmawiać o edukacji nie tylko w kontekście Ukrainy, ale w kontekście też różnych narzędzi, które zresztą, jak pokażemy, przydadzą się w tym celu, żeby wykorzystać je do czegoś dobrego, w jakimś pozytywnym, w jakimś dobrym projekcie, przydatnym projekcie, czymś, co przyniesie i uczniom, i nauczycielom jakiś pożytek. No i nawet akurat te narzędzia, o których dzisiaj będziemy mówić, to są narzędzia, które bardzo też mogą się przydać w kontekście pracy na rzecz pomocy dla Ukrainy, też pracy z uczniami z Ukrainy, więc to też przedstawimy Wam w trakcie tego webinarium trochę pomysłów na wykorzystanie tych narzędzi w takim celu, a na razie napiszcie nam na czacie, które narzędzie znacie lepiej, Wakeleta czy Book Creatora, w którym czujecie się mocniejsi? A widzę, że pojawiają się na razie hasła Wakelet. No to cykl w ogóle tych webinariów, to jest pierwszy odcinek cyklu, to też jest taka dobra wiadomość, nazywa się Akademia Upsmashingu Wakeleta, słuchajcie, bo to tutaj takim głównym gospodarzem jest Wakelet i też właśnie to jest ta inicjatywa, która pochodzi z grupy Wakelet Polska. I no właśnie, chodzi nam o to, żeby pokazać, że Wakelet bardzo stawia na współpracę i jest też doskonale zintegrowany z innymi aplikacjami. W związku z tym chcemy Wam pokazać te inne aplikacje, bo może nie wszystkie są tak dobrze znane, a naprawdę są świetne. Właśnie też w kontekście Wakeleta, jak aplikacje są, współpracują i to jest w ogóle właśnie ten
app smashing, pojęcie, które jest coraz bardziej popularne na Zachodzie, jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Coraz częściej mówi się o app smashingu, czyli o zderzeniu jakichś narzędzi, dzięki czemu powstaje jakaś nowa jakość, ponieważ w jednym narzędziu jesteśmy w stanie zrobić jakieś określone rzeczy, w drugim jakieś inne. I kiedy je połączymy, to możliwości nagle stają się wręcz nieograniczone. I oczywiście możemy łączyć więcej niż tylko dwa narzędzia. Możemy połączyć 3 lub 4, no ale tu mamy takie założenie, że za każdym razem, w każdym odcinku będziemy się skupiać na takim jednym dodatkowym, czyli zawsze będzie to Wakelet plus jakieś inne narzędzie. I też widzę, że na czacie piszą niektórzy, że Book Creator jest super, czyli osoby, które jeszcze z Book Creatora nie korzystały, mogą już czuć mocno zachęcone. Słuchajcie, narzędzie super, za chwileczkę o nim dużo więcej opowiedzą Dorota Walczuk i Iza Wypich, czyli ambasadorki, w ogóle ambasadorki polskie Book Creatora, a w tym momencie dziewczyny ambasadorek Book Creatora w Polsce jest, z tego co wiem, 3, prawda? Są 3 osoby. Jeszcze 3rą ambasadorką jest Kasia Góralczyk. Kasia, ale Kasia nie mogła z nami być niestety, ale pozdrawiamy Kasię serdecznie. Pozdrowienia dla Kasi. Słuchajcie, czyli ekipa Book Creatora rośnie. Book Creator też ma swoją grupę na Facebooku, Book Creator Polska. Tak, do której tu też bardzo serdecznie zapraszamy i będziecie też mieli link do tej grupy, czyli będzie można dołączyć. Co my możemy powiedzieć? Słuchajcie, że będą kolejne spotkania, to od razu na dzień dobry, żebyście już mogli się nastawić i tak naładować powerem, że będziemy odkrywać tutaj kolejne możliwości, poznawać inne narzędzia, zapraszać ekspertów, którzy są świetni w obsłudze właśnie tych innych narzędzi, i już teraz możemy zapowiedzieć następne spotkanie, które będzie poświęcone współpracy między Wakeletem a Geniali. Więc też pewnie już sporo osób z Was zna Geniali. Odkryjemy kolejne możliwości łączenia tych niesamowitych narzędzi. Słuchajcie, Kasia się cieszy. Ojejku, jaka radość. Wspaniale. Słuchajcie, ja tak szybciutko udostępnię teraz mój ekran. Już Wam pokażę taką właśnie jedną ważną rzecz odnośnie Wakeleta. Muszę się połapać, bo to jest Zoom, a na Zoomie troszeczkę rzadziej to robię. Okej, ale już będzie, mam nadzieję, że widać. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, to jest nasz Wakelet, profil na Wakelecie grupy Wakelet Polska. Jest to o tyle bardzo ważne, że tutaj zawsze znajdziecie te podstawowe linki do wszystkiego. I tego Wakeleta adres wklejam Wam tutaj. Jeśli korzystacie z Wakeleta, macie konto, to możecie zacząć obserwować ten profil. Tutaj powinien gdzieś być przycisk obserwowania profilu. Możecie sobie ten profil też zapisać, link zapisać gdzieś w Wakelecie, żeby go nie zgubić. Dlaczego jest to takie istotne? Zobaczcie, mamy tutaj już stworzone pewne kategorie. Taka bardzo ważna na samej górze to jest na początek, gdzie mamy kompendium wiedzy o Wakelecie. Czasami nas pytacie w ogóle, jak zacząć pracę z Wakeletem. Oczywiście zakładamy, że też nie wszystkie osoby, które są tutaj dzisiaj z nami, bardzo dużo korzystają z Wakeleta. Może też są z nami takie osoby, które jeszcze konta na Wakelecie nie mają. W związku z tym warto sobie tutaj wejść do tego kompendium wiedzy, i znajdziecie tu bardzo ważne linki. Po pierwsze jest nasza grupa na Facebooku Wakelet Polska, gdzie zawsze możecie poprosić o pomoc, podzielić się kolekcją, wziąć udział w różnych akcjach organizowanych przez innych członków grupy czy przez administratorki. U nas w grupie też znajdują się ludzie z zespołu Wakeleta, czyli zespołu Wakeleta z Anglii, więc też zdarza się, że odpowiadają na pytania, nagrywają jakieś filmiki, organizujemy konkursy, webinaria, naprawdę warto z nami być. Jest nas już sporo, ponad 6 tysięcy i mamy nadzieję, że ta społeczność właśnie będzie rosła w siłę, ponieważ naprawdę wspaniale dzielimy się różnymi materiałami. Kolejny link to będzie właśnie do tego profilu na Wakelecie.
Mamy też link do samego Wakeleta. Jeśli jeszcze nie macie konta, to można kliknąć i założyć. Mamy także zamieszczony link. Często nas pytacie, jak dołączyć do międzynarodowej społeczności Wakeleta. Jak można zostać Wakelet Community Member. Właśnie tutaj to znajdziecie. Jest link, gdzie można dołączyć do społeczności międzynarodowej i zdobywać po kolei tytuły. Od członka przez lidera do ambasadora. Tylko też właśnie istotne jest to, żeby znaleźć tę stronę, znać tę stronę. Macie link do niej tutaj. To nie wszystkie atrakcje, ponieważ macie też pod ręką polskiego e-booka, którego przetłumaczyłyśmy razem z Dorotą i z Moniką jakiś czas temu. Jest to oficjalny przewodnik, gdzie jest krok po kroku wyjaśnione, czym jest Wakelet, jak założyć konto, można go wydrukować, tego PDF-a, można go wysłać jako załącznik na Teamsach, przez Google Classroom do waszych uczniów, wysłać innym nauczycielom, możecie się nim dzielić na Facebooku, jak tylko chcecie. Tu jest wytłumaczone wszystko absolutnie po kolei, profile są wytłumaczone, przestrzenie, nawet jak tworzyć konta uczniowskie i jak nimi zarządzać, wszystko dotyczące właśnie bezpieczeństwa uczniów na Wakelecie, jak zapraszać współautorów, jak zarządzać przestrzeniami. Naprawdę to jest takie kompendium, łącznie nawet są pomysły na sposoby korzystania z Wakeleta. Taki materiał macie od razu właśnie w tej naszej, na tym naszym profilu Wakelet Polska. I jeszcze jedno pytanie, bo też pytacie często, jak zdobyć tytuł certyfikowanego edukatora Wakeleta. Wakelet też daje taką, przyznaje odznakę i certyfikat nauczycielom, którzy bardzo dobrze Wakeleta znają. Żeby zdobyć tę odznakę, należy wypełnić quiz, który, uwaga, również udało się nam przetłumaczyć z Moniką i Dorotą, więc macie go w 100% po polsku. Dlatego każdy z was, każda z was może kliknąć sobie rozpocznij, to jest około 7 minut, żeby przejść cały ten quiz. Można też do niego podejść kolejny raz i kolejny, można podchodzić wielokrotnie i jak odpowiecie na 80% pytań poprawnie, otrzymujecie tytuł certyfikowanego edukatora Wakeleta. To wszystko macie tutaj, to jest zaledwie jedna kolekcja, nie będziemy tego sobie omawiać bardzo dokładnie, ale tu naprawdę znajdziecie wszystkie linki. Powstaje też nowa sekcja, Wakelet i przyjaciele, może zmieni nazwę, będziemy tu na pewno, zamieścimy tutaj cały profil Akademii AppSmashingu, czyli tego cyklu webinariów, w którym właśnie uczestniczycie, właśnie mamy ten pierwszy odcinek i tu też będzie można znaleźć wszystkie materiały, wszystkie, słuchajcie, prezentacje, materiały od prowadzących, absolutnie wszystko. Jeśli znacie genialnych inspiratorów, no to wiecie, tu będzie wyglądało to dość podobnie. Mamy nagranie super konferencji ze wspaniałymi ambasadorami Wakeleta, pierwszej ogólnopolskiej konferencji Wakelet. Są wszystkie nagrania, materiały. Jeśli nie byliście na konferencji, warto obejrzeć. Super nauczyciele: Paulina Lorińska, Monika Szekielmich, Gosia Buszman, Darek Martyn, Mirek Barć, Agata Karolczyk-Kozyra, Ala Podstolec mieli wspaniałe prelekcje, czyli jeśli tu jeszcze do tego nie wchodziliście, to naprawdę gorąco, gorąco zachęcamy, żeby zajrzeć do tych materiałów z konferencji. O, a czy my tu mamy nagranie? Właśnie tak patrzę, że chyba tego mamy playlistę, jeśli w tym momencie nie ma, to będzie, żebyście mogli, bo wszystkie spotkania są nagrane. Ups, i teraz chyba trochę się pogubiłam. Wracam, mamy też osobną zakładkę z webinariami, będą też kolejne dodawane webinaria, różne kolekcje z naszej grupy Wakelet Polska, takie właśnie jakieś ciekawe, jeśli były jakieś wyzwania, jakieś konkursy, tutaj też znajdziecie. Jeszcze nie wszystko mamy poukładane w sekcjach, ale chcemy, żeby to byłby taki dla was link obok grupy na Facebooku Wakelet Polska, że właśnie wpisujemy sobie Wakelet Polska, obserwujemy to i właśnie tu macie cały pakiet
wiedzy. To chyba z mojej strony na razie będzie wszystko, chyba że macie jakieś pytania. Później też będę starała się wrzucać ten link kilka razy, żeby to się utrwaliło i na pewno jeszcze wrzucimy nasz profil Wakelet Polska w grupie Wakelet Polska. To ja dziękuję bardzo i to chyba już czas nadszedł na właśnie główne danie, na co wszyscy czekają, czyli na te niespodzianki, na te niesamowite pomysły, jak łączyć Wakeleta i Book Creatora. I teraz głos chciałam oddać Dorocie i Izie. Witam Państwa serdecznie. Może na początek przedstawię króciutko, bo widzę, że nie większość Państwa Book Creatora nie zna, więc może króciutko powiem, czym jest Book Creator, też pokażę, jak na niego wejść. Przygotowałyśmy z dziewczynami tutaj taką kolekcję w Wakelecie z dzisiejszego szkolenia. Tam te wszystkie informacje będą. Pozwolę tylko udostępnić sobie ekran. W tej kolekcji znajdą Państwo link oczywiście do Wakeleta, no i link do Book Creatora, do aplikacji Book Creator. Book Creator jest aplikacją amerykańską, która była stworzona przede wszystkim dla szkół amerykańskich jako taka aplikacja stricte edukacyjna. Chodziło o to, żeby dać możliwość uczniom tworzenia elektronicznych książek. Nie chodzi tutaj o książki typu e-booki, tylko chodzi o książki, które można tworzyć i wykorzystywać w sposób multimedialny. Czyli w takiej książce można oprócz tekstu znaleźć też możliwość nagrania, filmiku, zdjęć, grafik, rysunków. No i Book Creator jest od A do Z pomyślany w ten sposób, żeby uczeń w wieku, nie wiem, 5-6 lat czy w wieku 25 lat mógł sobie spokojnie z taką właśnie książką poradzić. Żeby korzystać z Book Creatora, wystarczy tutaj stworzyć free konto. Z tym, że proszę pamiętać, jeśli Państwo będą zakładali pierwszy raz swoje konto, założyć je z punktu widzenia nauczyciela, czyli mamy do wyboru uczeń, nauczyciel. Ważne jest, żeby stworzyć konto nauczycielskie. Żeby w pełni korzystać z możliwości aplikacji, no trzeba niestety wykupić płatną wersję, ponieważ ta aplikacja jest stworzona w taki sposób, że nauczyciel zakłada swoim uczniom książki i uczniowie mogą te książki między sobą wspólnie redagować, tworzyć, mogą je przerabiać, ale ta wersja darmowa też nam na bardzo wiele pozwala. Pozwala nam na tworzenie dla naszych uczniów po prostu takich ładnych, elektronicznych książek. Oczywiście zapraszam też na grupę naszą, bo my tam dajemy takie trochę tipy, jak obejść troszeczkę to, że nie zawsze jest ta darmowa wersja taka łatwa do współpracy z uczniami. Ale jeśli zaczynamy, to trzeba po prostu zacząć chyba od tego, że stworzyć sobie taką książeczkę, którą możemy udostępnić naszym uczniom, albo też dać możliwość uczniom później zakładania sobie takiego konta, takiej biblioteki samodzielnie. W darmowej wersji Państwa, ja tu mam akurat wersję taką rozszerzoną, ale w darmowej wersji mamy bodajże 3 biblioteki z możliwością stworzenia 40 książek, to jest całkiem sporo na początek. I takie książki możemy tworzyć właśnie w takich, proszę zobaczyć, bibliotekach, to są My Libraries. I w każdej z tych biblioteki możemy mieć tam jakąś ilość określoną książeczek. Żeby taką książeczkę stworzyć, wystarczy po prostu tutaj kliknąć New Book. Oczywiście ja tutaj taki bardzo szybko przyspieszony kurs daję zakładania Book Creatora. Zapraszamy na grupę, tam też udostępniamy materiały, filmy, webinaria, jak po kolei sobie radzić z tą aplikacją. Ja powiem jedno, kocham ją od wielu lat z tego prostego powodu, że jest łatwa. W tym sensie, że wszystko, co tutaj się w niej znajduje, jest intuicyjne, proste do ogarnięcia i tak naprawdę można ją wykorzystać na bardzo, bardzo wiele sposobów. Jeśli tworzymy nową książkę, możemy stworzyć ją zupełnie czystą, czyli możemy wybrać, proszę sobie zobaczyć, format tutaj portretowy, kwadratu czy takiego właśnie albumu, albo też bardzo fajna jest forma komiksowa. Ja przykładowo tutaj pokażę może jakąś formę komiksową. Proszę zobaczyć, wchodzimy tutaj do takiej książeczki i mamy gotową okładkę.
Mamy gotową możliwość już tworzenia. Tutaj możemy podejrzeć sobie wszystkie strony książeczki. Oczywiście możemy dodawać kolejne. Nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość stron, więc może nasza książka mieć 10 albo 100 stron, jak nam się tylko podoba. Żeby tworzyć cokolwiek w BookCreatorze, wystarczy operować tutaj na tych dwóch przyciskach. Proszę zobaczyć plusik. Mamy tutaj możliwość dodania różnych mediów. Ponieważ BookCreator jest książką elektroniczną, to oprócz tradycyjnego tekstu, gdzie mogę na przykład dodać tytuł, ale mogę też dodać jakiś inny tekst, jeśli będę miała taką potrzebę. Tak. Mogę dodawać również inne media, czyli na przykład zdjęcia. Mogę rysować, mogę nagrać krótką informację, czy nawet dłuższą, jeśli mam ochotę, mogę tam nawet całą audycję nagrać, jeśli jest taka potrzeba. No i oczywiście można też dodawać takie rzeczy jak filmiki na przykład na YouTubie, więc tych opcji jest tutaj bardzo dużo, ja nie będę wszystkich może pokazywać, bo nie mamy na to tutaj czasu w tą godzinkę, ale warto sobie wszystkie te opcje przejrzeć, bo naprawdę możliwości BookCreatora, jeśli chodzi o dodawanie nowych mediów, różnego rodzaju mediów są bardzo, bardzo duże. Możemy oczywiście dodawać też kształty różnego rodzaju oraz jest możliwość załączania aplikacji takich jak Bitmoji, czy animowanych emoji i współpraca z Canvą oraz, co potem pewnie z Dorotą pokażemy, załączania również kolekcji w Wakelecie. Czyli w takiej książeczce możemy mieć również połączone, możemy mieć wejście do kolekcji Wakelet, która będzie w tej naszej książeczce umieszczona. Czyli proszę zobaczyć tutaj bardzo proste operowanie tymi trzema obszarami. Oczywiście, jeśli chcemy już coś robić konkretnie z naszym napisem, naszym zdjęciem, naszym filmem, wystarczy kliknąć literkę I i w tym momencie możemy operować prostym edytorem tekstu, powiększać, zmieniać kolory, zmieniać tła, zmieniać czcionki, oczywiście różnego rodzaju ciekawe opcje. Dosyć proste, które, tak jak mówię, każdy jest w stanie, nawet najmłodszy jest w stanie tutaj wykonać. Oczywiście też mogę zmienić tło, prawda? I jeśli mam gotową układkę, mogę dalej działać i dodawać kolejne strony. Tu jest bardzo prosta forma dodawania kolejnych stron, na których mogę coś umieszczać, na przykład mogę załączyć jakiś obraz wyszukany w internecie. Skoro jesteśmy na machine'u. Akurat proszę zobaczyć, to jest opcja, ponieważ jest to narzędzie edukacyjne, że mamy od razu tutaj tylko i wyłącznie otwarte zasoby edukacyjne, czy Wakelet nie jest otwartym zasobem edukacyjnym, przynajmniej znak firmowy, więc mogłabym coś łatwiejszego, co będzie na pewno dostępne w różnych opcjach, no, na przykład coś takiego. Proszę zobaczyć. Tutaj przykładowo pokazuję, bo możliwości BookCreatora są naprawdę ogromne, jeśli chodzi o załączanie różnych rzeczy i dostosowane dla najmłodszych, więc tutaj mamy też bezpłatne opcje. Mamy też opcję rysowania, która jest niesamowicie fajna, łącznie z tą sławną goglowskim autodrałem, czyli podpowiadaniem kształtów. Nie wiem, czy Panie znają ten program, Państwo znają ten program, gdzie możemy sobie znaleźć kształty, one są nam podpowiadane. Ciężko mi jest tutaj wszystko to przedstawić, bo naprawdę, żeby poznać BookCreatora, no trzeba by było mieć sporo czasu i sporo godzin. A tutaj pokazuję tylko przykładowo, że tych opcji jest naprawdę bardzo dużo, operując tak naprawdę dwoma przyciskami. Dodawaniem mediów i potem ich obróbką. I w ten sposób powstaje nasza książeczka. Taką książeczkę oczywiście możemy udostępnić w ten sposób, że możemy ją sobie przeglądać. Proszę zobaczyć, to jest ważna jest ta forma książki, że my wysyłając komuś link, wysyłamy tak naprawdę książkę. Album, zdjęciowy, przewodnik, gazetę, cokolwiek sobie wymyślimy, jakikolwiek projekt sobie wymyślimy, nasi uczniowie dostają taki projekt, albo oni nam mogą taki projekt stworzyć. Możemy go udostępniać w bardzo prosty sposób, publikując online naszą książeczkę, ściągając jako e-book, ale również, co jest bardzo fajne, możemy wydrukować, czyli jeśli mamy taką potrzebę i chęć,
absolutnie analogowo możemy również wykorzystać Book Creatora do stworzenia książki, która będzie potem do wydrukowania i do udostępniania. Podobnie jak w Wakelecie mamy wszystkie ułatwienia dostępu, czyli taką książeczkę można sobie również przeczytać. Ja tu nie mam wiele tekstu, więc pewnie tytuł, nie będzie coś dużo, jeszcze. Dużo czytania, ale proszę zobaczyć, jeśli będziemy mieli teksty, również ktoś, kto dostanie tam sobie książeczkę, otworzy w internecie, będzie mógł sobie ją przeczytać. Publikowanie online, ja jeszcze trochę więcej o tym powiem przy konkursie o publikowaniu online, bo będzie na pewno, będziemy miały tutaj dla Państwa taki konkursik właśnie dotyczący tworzenia własnych książeczek. Wszystkie te książeczki są automatycznie zapisywane w naszej, proszę zobaczyć, od razu mi się ta książeczka w moich książkach zapisała. Można w każdej chwili ją edytować. Można ją zduplikować, jeśli chcemy stworzyć jeszcze jedną, przesunę sobie tutaj to, podzielić się, ale też przesunąć do innej biblioteki. Więc opcji tworzenia w Book Creatorze jest naprawdę bardzo dużo. Clue tej aplikacji jest prostota i możliwości, które pozwalają nie tylko nam tworzyć, ale również naszym uczniom ciekawe elektroniczne książki. Zachęcam do założenia sobie właśnie takiego wolnego konta darmowego, które pozwala nam takie 40 książek własnych stworzyć. Również w Book Creatorze, jeśli mamy, nie mamy za dużo czasu i nie mamy ochoty bawić się tworząc szatę graficzną, ilustrację, możemy skorzystać z gigantycznej bazy gotowych, że tak powiem, wzorników i tematów. Oraz możemy również, o czym będę później mówiła, wykorzystać książki już stworzone przez innych i je remiksować. Zgodnie z ideą Davida Willeya i tym modelem, którym wszystko, co jest na otwartych, że tak powiem, zasobach jest używane, miksowane, remiksowane i przerabiane. Book Creator też właśnie funkcjonuje na takiej zasadzie, że jeśli coś tworzymy, to ktoś inny może to przerobić i stworzyć z tego coś własnego, coś, co będzie mu potrzebne. Czyli mamy, proszę zobaczyć, gotowe nakładki, gotowe wzorniki, które pozwolą nam stworzyć ładną książeczkę już, której można wystarczy sobie ją przerobić. I proszę zobaczyć, naprawdę te pomysły są bardzo ładne. I tutaj mamy w tych pomysłach, proszę zobaczyć, gotowe przykłady stron, wideo, kolaży, różnego rodzaju graficznej zawartości, którą możemy w tą naszą książkę włożyć. No i tak jak mówię, będziemy jeszcze mówić o tym, że można przerabiać czyjeś książki, jeśli oczywiście ktoś nam te książki udostępni i naszą ideą dzisiaj będzie właśnie zachęcić Państwa do tego, żeby tworzyć nie tylko dla siebie, ale też dać możliwość skorzystania innym i tworzenia czegoś wspólnie. To jeśli chodzi o taki krótki wstęp, to myślę, że wystarczy. Oddam głos teraz Dorocie. Okej, ja się wyciszę. No Iza, powiedziałaś to po prostu w tempie błyskawicznym i tyle wiadomości. Oczywiście, słuchajcie, Book Creator jest takim narzędziem, że można by było o nim opowiadać i mówić i wiele rzeczy. No dokładnie. My dzisiaj chcemy Was zaprosić do, zaraz tylko spróbuję udostępnić ekran, do czegoś takiego jak tworzenia właśnie wspólnej galerii remiksów, tak? Czyli jeśli mamy już stworzoną książeczkę, my też pokażemy zaraz, jakie możemy przykłady książek stworzyć. Ja tutaj może od razu zacznę, to jest moja biblioteka. Już. No przykładowo, mam książkę z języka angielskiego, Powtórzenie czasu Present Simple i chciałabym taką książeczkę jakby pokazać dzieciom, też by tam ktoś pisał właśnie odwrócona lekcja, jak najbardziej, czyli przykładowo możemy dzieciom opisać, stworzyć taką książeczkę i powiedzieć, możecie poczytać, spróbować, jak wygląda, sami jakby się nauczyć. Inną jeszcze fajną opcją jest taką, że na przykład uczniowie sami tworzą taką pracę, prawda, czyli na przykład jako podsumowanie tworzą na przykład informacje, które zdobyli na lekcji, co zapamiętali, bo wiadomo, że przez tworzenie czegoś uczniowie się bardziej uczą, tak? Zapamiętują. To jest takie aktywne uczenie. I teraz tak, można sobie na przykład jakieś zasady dodać. Tutaj jeszcze Iza mówiłaś,
zaraz pokażę, jeszcze można dodać takie naklejki różne, więc tych możliwości jest bardzo dużo. Dalej mamy, naprawdę wydaje mi się, że to wizualnie wygląda dosyć ciekawie, niż jakbyśmy napisali na tablicy zasady tworzenia czasu Present Simple i jak to wygląda, więc takie wydaje mi się, że to wizualnie jest ciekawsze dla dzieci. Czyli mamy tutaj, kiedy używamy, jakie zwroty, taką książeczkę. No nie wiem, czy to wygląda atrakcyjnie. Następna sprawa jest taka, że tak jak powiedziałyśmy, app smashing, czyli na przykład możemy w książeczce w Book Creatorze dodać link i mieć Wakelet, tak? Czyli ja na przykład mam kolekcję stworzoną w Wakelecie i dodałam taką kolekcję do Book Creatora. I teraz w tej książeczce Book Creator, tak, mam na przykład dodatkową kolekcję stworzoną w Wakelecie. Klikam sobie na to i w ten sposób można ją przeglądać. I tutaj przykładowo mam zbiór różnych gier wykonanych dodatkowo w różnych innych, na różnych innych stronach. Różne bambuzle, Wordwall, które na pewno Państwo znacie, Live Worksheets. To taki app smashing. Kolejne na przykład kolekcje mam stworzoną We Love English i takie dodatkowe różne strony do wykorzystania do dzieci, jeśli chcą sobie troszeczkę więcej się pouczyć, więc można sobie na to kliknąć i w ten sposób jakaś inna kolekcja, w ten sposób jakby takie włączenie Wakeleta w Book Creator. Dobrze, to taki jeden przykład. Teraz chciałabym pokazać, jeżeli chodzi o Remix, jeśli chciałabym taką książeczkę, może udostępnić. Najpierw muszę ją opublikować, czyli ona jest publiczna, ale nadaję tytuł, jest autor, opisuję, o czym jest ta książeczka, a następnie ustawiam ją jako publiczna. Mogę ją ustawić jako prywatna i tylko osoby z linkiem mają do niej dostęp. To jest też fajne. Mogę tutaj ustawić taką opcję, o tutaj, to jest ważne, allow remixes, czyli pozwalamy na różne tworzenie remixów, czyli osoby, które na przykład chciałyby z tej książeczki skorzystać, ja ją udostępniam i wtedy można jakby ją zmieniać. Ja jestem nadal autorem, tak, ale inne osoby mogą ją sobie edytować, skopiować i ją w ten sposób z niej korzystać. I teraz tak, zmieniłam teraz na allow remixes, czyli jest tutaj pozwolone, kopiuję link. I taki link mogę też umieścić przykładowo w Wakelecie. Czyli to jest takie dosyć ciekawe rozwiązanie. A jeśli chodzi... Iza, czy ja teraz mam powiedzieć o konkursie naszym? Myślę, że powiedz o konkursie, a potem ja jeszcze dam przykłady też swoich pomysłów, jak te remiksy wykorzystuję, więc myślę, że możesz spokojnie o nim powiedzieć. Dobra. Ja jestem pewna, że wiele osób, bo już tam widziałam w czacie, że napisało, że zna Book Creator, a więc ja bym tak chciała zaprosić Was razem z Izą i z Kasią i tutaj z ambasadorkami też Wakeleta do takiej ogólnej akcji, ponieważ wiadomo, że jest amerykańska strona, gdzie nauczyciele dzielą się takimi remiksami w języku angielskim, ale nie ma takiej polskiej bazy remiksów i zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem będzie właśnie stworzenie takiej polskiej bazy Book Creator Remix. Czyli jakbyście na przykład mieli jakieś książeczki, które chcielibyście udostępnić i też na przykład dać innym nauczycielom możliwość korzystania z tego, tak, czyli podzielenia się zmiany, to zachęcamy do właśnie tego konkursu. Konkurs, tu jest taki specjalny kod do edycji, on będzie dostępny w tej kolekcji, więc będziecie mogli sobie za pomocą tego kodu tutaj dodać Waszą książeczkę Remix do naszego Wakeleta wspólnego. Czyli tak, celem mamy promowanie wykonanych w aplikacji Book Creator przez polskich nauczycielek książeczek, stworzenie takiej polskiej bazy Book Creator Remix, zachęcenia do dzielenia się własną twórczością. I uwaga, konkurs jest do 23 marca. Book Creator oferuje konta pro, więc tutaj będzie też można wygrać. Jeśli chodzi o wyniki konkursu, ogłosimy na Wakelet Polska i na Book Creator Polska, na tych dwóch stronach na Facebooku. Jeszcze, zanim
zanim przejdę do kolejnej rzeczy i dam Izie teraz głos, bo Iza też pokaże swój remiks, to jeszcze jeden taki prościutki remiks wam pokażę, który zrobiłam i też jest jakby możliwość edytowania tego, czyli szkolne zasady. Wiadomo, że teraz mamy taką sytuację i może warto w szkole, na lekcji też porozmawiać z dziećmi na temat zachowania, bo różnie to bywa, prawda? I można powtórzyć z nimi, bo wiadomo, że na pewno na każdy nauczyciel ma zasady na swoich zajęciach, ale takie zasady stworzone przez dzieci, czyli na przykład nasze klasowe zasady, respect each other, tak, szanujemy siebie, możecie ustalić, co dopisujemy i stworzyć taką własną książeczkę na podstawie na przykład tej, tak, czyli możecie ją wykorzystać i dodać swoje tutaj zasady klasowe. Taka prosta książeczka z zasadami, czyli używamy słów, proszę, przepraszam, dziękuję, jesteśmy bezpieczni, nie spóźniamy się, wierzymy w siebie. I właśnie to, co Iza powiedziała, że niesamowite jest to, że Book Creator umożliwia czytanie i nie tylko w języku polskim, możemy sobie tutaj za pomocą tego tutaj koła zębatego wejść i zmienić na język, jaki chcemy, żeby było przeczytane. Czy na przykład wybieramy sobie język angielski, wybieramy sobie, możemy wybrać, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy australijski. No i przykładowo wybieramy sobie Daniela i takie nasze zasady mogą być w angielskim przeczytane w ten sposób. Say thank you, I'm sorry, please. Be safe. Mm-hmm. Tutaj ktoś się pytał o przesuwanie kartek. Jeśli ustawimy, że będzie to czytane, to tutaj możemy ustawić automatyczne przesuwanie kartek, więc tutaj od razu odpowiada na pytanie, można sobie zmienić na automatyczne ustawianie tych kartek. Dobrze, to mój remiks. Teraz oddaję głos Izie. Iza pokaże swój. Poczekaj, Iza. Jaki ty masz do pokazania? Ja może udostępnię ekran. Aha, to udostępniasz, dobrze. Dobra, już się wyłączą, dobra. Dobra, teraz ja udostępnię ekran i zanim przejdę do własnego remiksu, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć właśnie o tych remiksach, co bardzo polecam, bo oczywiście zależy nam na zbudowaniu polskiej bazy, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze skorzystać z tego, co jest już dostępne, z remiksów dostępnych na stronie samego Book Creatora, w takim właśnie naszym teacher dashboard, czyli w takim kokpicie jakby z naszymi bibliotekami, są opcje, gdzie można się uczyć. Jest tam fajny kurs po angielsku korzystania z Book Creatora, czyli dla angielskojęzycznych osób bardzo gorąco polecam. Informacja o różnych certyfikatach, aplikacjach, ale też Discover. I w tym momencie, w tym Discover, proszę zobaczyć, możemy poszukać różne stworzone książki już gotowe, które będziemy mogli użyć, ale nie remiksować, ale są też książki, proszę zobaczyć, do remiksu. Czyli książki, które Book Creator zebrał od uczestników, którzy sami podzielili się z Book Creatorem swoimi pracami, zostały zaakceptowane i wrzucone takie jako przykłady do remiksowania i jest tu naprawdę dużo bardzo fajnych rzeczy, których ja też chętnie korzystam, na przykład jak żurnal, czyli dziennik klasowy, który jest bardzo fajny i który można adoptować na polskie warunki, jak różnego rodzaju książki z alfabetem, poetyckie, na bardzo wiele różnych przedmiotów, czy na przykład eksperymenty naukowe i te wszystkie książki, które tutaj Państwo widzą w tym momencie, one też są dostępne właśnie w tej aplikacji, nie tyle app smashingu, ale w remiksowaniu, czyli można je sobie skopiować i po prostu przerobić na własne potrzeby na polski. Ja oczywiście też takich książek kilka stworzyłam, więc w przykładowych książkach chcę Państwu pokazać właśnie takie książki, które są remiksowane. Może wejdę tutaj do kolekcji przykładowych książek, która będzie dostępna w Wakelecie oczywiście. Tak jak tutaj pisała Agnieszka, chyba wszystkie te linki będą dla Państwa udostępnione, więc będzie można do nich zajrzeć. Ja na przykład jestem nauczycielką w szkole średniej, więc dla mnie ta opcja Premium Pro jest dosyć ważna, ponieważ ja nie tworzę książek, rzadko je tworzę sama, raczej pracuję w projektach, czyli uczniowie tworzą książki wspólnie projektowo. Projekt jest efektem jakiegoś współdziałania i
Potem materiały zebrane umieszczane są właśnie w jakiejś wspólnej książce. Więc mam tutaj kilka takich przykładów, które chciałam pokazać. I część z tych przykładów znajdzie się też w kolekcji właśnie remiksowej, czyli też udostępnię je do wykorzystania dla Państwa, na przykład taka książka jak Panteon postaci, które tworzyłam z klasami. I w takiej książce cała klasa ma możliwość, proszę zobaczyć, załączania swojej, każdy ma swoją stronę do opracowania i tworzy się jeden wspólny album zgodnie z pewnymi zasadami. Ja tutaj zależy mi na tym, żeby ta treść była też ciekawa. Oni są też oceniani, moi uczniowie, za to, że potrafią różnorodne właśnie materiały, źródła umieszczać, że podpisują ilustracje, że zamieszczają filmy, mapy, zdjęcia. Więc taka praca z bookratorem daje możliwość tworzenia naprawdę ciekawych i wizualnie, i merytorycznie informacji. I często ja wolę na przykład dać klasie do stworzenia właśnie taką książkę niż zadanie sprawdzianu, które niekoniecznie musi być, ale tutaj taka praca jest często bardziej efektowna i efektywna niż wpływanie na pamięć dat czy informacji historycznych, między innymi tej historii, więc taka historia postaciami opowiadana jest bardzo mi bliska wokół pewnych ludzi, zdarzeń. Tutaj można też tego typu książkę umieścić. Proszę zobaczyć, ona jest też właśnie w opcji do czytania i udostępniania. Jeśli będę chciała ją udostępnić, to też mogę podzielić się linkiem, mogę ten link wrzucić na kolekcję Wakeleta i proszę zobaczyć, jak tutaj też sobie zrobiłam taki system oceniania tych prac, ponieważ każdy tutaj też swoją działkę, czy taką swoją kafelkę dokładał. I ja po prostu dawałam uczniom informację zwrotną, co trzeba poprawić, co jest dobrze, co bym jeszcze tutaj chciała, żeby się w tej naszej książce wspólnej znalazło. Czyli takie kolekcje historyczne, powiedziałabym. Oczywiście są też książki projektowe i tutaj mam takie dwie książki przykładowe projektowe, gdzie uczniowie pracowali przy takich dużych projektach historycznych i tutaj te książeczki tworzyło więcej niż jedna osoba, tutaj 5 osób pracowało wspólnie nad jedną książką i to jest na przykład książka o wymianie ekologicznej, czyli takiej sytuacji, kiedy z jednego, skąd starego świata pewne rzeczy popłynęły do nowego, a z nowego do starego. Myślę, że Państwo taką sytuację w XVI wieku, XVII kojarzą. Mam też w tej kolekcji załączone bardzo ładną książkę Pielgrzymki. Chcę ją pokazać, bo uczniowie stworzyli ją na gotowej kanwie bookratora, ale całkowicie ją przerobili pod siebie, opracowali ją po swojemu i stworzyli przewodnik na pielgrzymkę do świętego Jakuba w Komposteli, prawda? Czy tej hiszpański szlak pielgrzymkowy. Więc tutaj pomysłów na wykorzystanie w pracy grupowej takiej bookratora jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W tej naszej kolekcji, którą mamy tutaj dla Państwa przygotowaną bazy polskiego bookratora, znalazły się już też moje i Doroty książki zremiksowane. Tutaj właśnie internet postaram się trochę pomylić. I ja Państwu tutaj udostępniłam takie rzeczy, które ja najchętniej, które mi bardzo fajnie wyszły i bardzo polecam, czyli kronikę klasową, którą tworzymy dla naszej klasy. Kiedy przez wiele lat mamy swoją klasę jako wychowawcy, czasami kolekcjonujemy zdjęcia, filmiki, jakieś informacje. W takiej kronice klasowej możemy przez te kilka lat tworzyć zbiór o naszej szkole, o naszej klasie. I ja tu z kilka swoich pomysłów, takich bardzo prostych, ale wydaje mi się sensownych, jak na przykład przedstawienie się w bookratorze, stworzenie sobie własnej strony o każdym uczniu, umieściłam i jest to oczywiście do zremiksowania, czyli można będzie sobie kliknąć w tej remiks i tę książkę skopiować i wykorzystać po swojemu. Oprócz tego też dałam historię Polski postaciami zapisane, ale tu jest gotowy projekt z zadaniem, jak pracować z taką książką, gdzie zostawiłam gotowy, na końcu zostawiłam gotowy szablon, który można będzie wykorzystać. Czyli z informacjami może przejdę na koniec, bo są tu przykłady pracy uczniów, ale tutaj proszę zobaczyć, tutaj są gotowa
przeze mnie zrobiona tak jakby formatka z informacjami, co należy tutaj umieścić, co powinno być o postaci, o czym powinien być nagrany film przez ucznia i jak tworzymy kalendarium. Więc tutaj z instrukcjami dla ucznia, kiedy on taką książkę dostaje uczeń, klasa, jest w stanie tutaj pracować. Taka praca z książkami uczniów, no oczywiście wymaga tej wersji pro, ale na szczęście jest coś takiego jak wersja próbna 30-dniowa, czyli jeśli ktoś z Państwa będzie chciał przy projekcie na przykład razem z klasą popracować nad taką jedną wspólną książką, to można ją zrobić, bo oczywiście po pewnym czasie wyłączy się, że tak powiem, możliwość współpracy, ale to, co zostało stworzone, nie zniknie, ta książka pozostanie, będzie można nadal ją udostępniać, przechowywać, więc bardzo polecam też uczestnictwo w konkursie, gdzie my dajemy właśnie Państwu możliwość wygrania takiej opcji pro. Więc to zostawiam tutaj w tej kolekcji do remiksowania jako moje tak jakby proste szablony, które można wykorzystać i też zachęcam do robienia swoich, bo jeśli my coś robimy dla siebie, to warto też naszym pomysłom, naszym zadaniem, naszym ćwiczeniem czy pomysłem na projekt się podzielić. To tyle ode mnie, oddaję głos. A jeśli mogę się tak szybciutko włączyć, bo padło pytanie w trakcie. Jasne, nie śledziłam tego, bardzo przepraszam. Czy w książce można przechodzić do konkretnej strony, czy tylko po kolei? Znaczy się, książka jest przesuwana w tradycyjny sposób, więc raczej po kolei się ją czyta, ale pracując nad książką, projektując, można strony zamieniać. Więc jeśli ktoś będzie chciał na przykład przełożyć sobie strony, to nie ma problemu, że na przykład piąta strona pójdzie na początek, coś wyrzucimy, coś skopiujemy. Więc to jest, przy projekcie możemy robić wszystko, jak już opublikujemy, no to raczej ta książka idzie po kolei. Dobra, Iza, daj mi ekran, bo chciałam udostępnić. Tak jest. Ktoś tam się pytał właśnie, zaraz zaglądam, kto miał pytanie, ile książek można. Słuchajcie, książki to jest jedna biblioteka, 40 książek. Takim 40, wydarzy. Tak. Tak, ale jest też taka opcja, że jeśli na przykład pracujecie i robicie kilka książek, to później książki można archiwizować. Ale można też włączyć w jedną książkę wspólną, tak? Czyli jeżeli przykładowo wasza klasa, uczniowie tworzą książki, macie 18 uczniów w klasie i każdy uczeń tworzy swoją własną książeczkę, to możecie później taką książkę stworzyć jako, złączyć w jedno. Włączyć w jedno, tak. Dokładnie, czyli w ten sposób. Dobrze, ja teraz zaraz bym chciała wejść na, tylko też mam pootwierane kilka stron. No i proszę pamiętać też, że można książki archiwizować, jeśli coś nie używamy, archiwizujemy książkę i wtedy mamy znowu dostęp do tych 40. Ja też polecam mój sposób, który przez lata stosowałam, zanim zostałam ambasadorką i dostałam pełny dostęp do Book Creatora, czyli zakładanie kilku różnych kont i wtedy ma się oczywiście tych książek trochę więcej. Tak, i słuchajcie, jeszcze jedną chciałam rzecz pokazać, ponieważ ktoś się pytał, jak można zaprosić do książki, więc jest taka zasada, że na przykład mamy bibliotekę i tworzymy bibliotekę, nazywamy ją i przykładowo ja zrobiłam, może utworzę na przykład jedną, tak? Czyli utworzę jakąś bibliotekę. I teraz sama mogę wybierać, tworzę taką bibliotekę, czy uczniowie na przykład mogą dodawać zdjęcia, czy mogą wyszukiwać zdjęcia, czy mogą edytować własną książeczkę, czy mogą czytać inne książeczki innych uczniów, czy mogą udostępniać jakby inne książeczki, czy mogą je publikować online. Ja tutaj zazwyczaj ustawiam, że nie mogą publikować online tych książeczek, które wykonują sami, jak ich zapraszam do własnej biblioteki. Na przykład mam Book Creator i to jest... ta biblioteka, tak, którą przed chwileczką stworzyłam i chciałabym teraz zaprosić uczniów do tej mojej biblioteki, to ja w ten sposób robię, że wchodzę tutaj na swoje, nie wiem, takie po prawej stronie takie coś, wchodzę na Students Logins i w tym miejscu tworzę loginy dla uczniów, więc na przykład dodaję ucznia i dodaję, niech to będzie Ewa. Wybieram sobie Ewę i wybieram, do której biblioteki będzie należała. Czyli ja już mam tych bibliotek dosyć dużo, ale wybieram sobie, to była Book Creator, czyli to jest ta biblioteka, którą przed chwileczką stworzyłam. I robię teraz, wybieram tą i wtedy dodaję Next. Generuje mi się kod i taką osobę mogę teraz
bardzo łatwy sposób zaprosić do tworzenia, czyli to jest Ewa, którą mam tutaj. Pobieram sobie tutaj takie, o, już mi się ściąga, łączę. I teraz po prostu kopiuję sobie tą stronę i taką stronę udostępniam dzieciakowi. I dzieciak nie musi zakładać w ogóle konta, pracuje na tym, może tworzyć książeczki, prawda? Nie posiadając konta na Book Creatorze. Więc my możemy stworzyć jedną bibliotekę wspólną, zapraszając innych uczniów do niej. I możemy później powiedzieć, że uczniowie tworzą różne książeczki jako projektowe prace razem i wtedy jak już mam pozbieranych tych książeczek, mogę je stworzyć, włączyć jakby w jedno, tak? Czyli połączyć w jedną książeczkę. To taki jeden sposób na zapraszanie do biblioteki swoich uczniów. Jeszcze chciałam pokazać, bo też już czasu nie mamy za dużo, teraz właśnie Calling for Peace, taki bardzo fajny projekt e-twinning, na pewno Państwo słyszeliście na stronach na Facebooku przez ambasadorów polskich e-twinningu, został stworzony i pokażę przykład takiej książeczki, którą możemy, co możemy do niej dodać. Zobaczcie, możemy dodać takie gify, możemy stworzyć taką grafikę dosyć atrakcyjną. Możemy taką książeczkę udostępnić, że dzieci edytują ją, możemy dołączyć do niej coś, na przykład prace plastyczne wykonane przez dzieci. Chcielibyśmy dołączyć prace plastyczne, to po prostu wchodzimy sobie w strony. Ja tutaj mam przygotowaną stronę, jedną wolną i przykładowo dzieci narysowały prace plastyczne, które chcielibyśmy umieścić w takiej książeczce, to po prostu za pomocą plusika dodajemy tutaj zdjęcia i mamy zdjęcie przykładowo w komputerze, to z komputera w tym miejscu możemy sobie takie zdjęcie załadować i umieścić, tak? Czyli robimy zdjęcie. Inną bardzo łatwą opcją, jeśli chcemy na przykład nagrać, nie tylko zrobić film, ale możemy na przykład nagrać jakąś piosenkę, czyli też możemy włączyć nagrywanie. Kolejną innym sposobem możemy napisać na przykład tekst tutaj, tak? To o czym mówiła Iza. I na przykład napisać wierszyk o pokoju, więc taki przykład wiersze o przyjaźni, jesteśmy z wami, serce dla Ukrainy, czyli możemy też takie różne dodatkowe rzeczy tutaj dodać. I co mi się podoba najbardziej w wersji, niestety, chociaż nie, Iza, nie wiem, chyba to nie jest w wersji tylko pro, jest to, że jeśli klikniemy sobie na to more, tą rakietę, niesamowitą, to jest super, to słuchajcie, mamy Google. Nie tylko w wersji pro, tak, tak. To też dla nas jest, Google Maps jest dostępne dla wszystkich, tak. Tak, i to słuchajcie, to jest w ogóle rewelacyjne. Mamy Google Maps, możemy sobie wpisać Warszawa i jakiś adres czy coś i już nam się tutaj pojawia, możemy przykładowo dodać sobie oto ten skrawek do naszej książeczki. Ja to później pousuwam, jakby udostępnię, bo też to zrobiłam jako remix, z którego możecie Państwo korzystać. I kolejną rzecz, którą chciałam pokazać jeszcze, to jest niesamowite 3D models, ale to jest w wersji pro, że możemy po prostu... To jest w wersji pro, ale tylko pokażę, to zachęcam do wygrania. Możemy sobie na przykład takiego żółwia ściągnąć jako model 3D i go sobie pooglądać. Niestety chyba użycie w książeczce jest płatne za te modele 3D, ale to też nawet jak prowadzicie lekcje i chcielibyśmy sobie pooglądać takiego żółwia, to wydaje mi się, że też może być to forma atrakcyjna dla dzieci. Taka wersja 3D. Dobrze, co ja chciałam, teraz wychodzę z tego. I jeszcze chciałam pokazać Państwu niesamowitą rzecz, która ostatnio została wprowadzona właśnie w Book Creatorze. To są bitmoji, możemy sobie umieszczać, ale Canva. Czyli mamy bezpośredni dostęp do Canva, czyli klikamy sobie na Canva i od razu możemy stworzyć jakąś pracę w Canwie, która jest dodana w tutaj, prawda? Możemy coś zrobić. I możemy taką pracę, którą tutaj stworzymy sobie w Canwie, automatycznie dodać do książeczki i już jest w naszym Book Creatorze. O, może cofnę, bo chyba się powinno dodać za chwileczkę, tak? Czyli możemy w ten sposób pracować. I jeszcze mamy naklejki i mamy tutaj gify
i możemy dodawać różne tutaj z komputera na przykład pliki i na przykład filmy z YouTube'a, inne, Flipgrid i też na przykład możemy tutaj skopiować link do Wakeleta. Czyli po prostu będziemy w ten sposób mieli wbudowany Wakelet w książeczkę w Book Creatorze. To chyba to chciałam pokazać. To pousuwam później, ale też możecie Państwo skorzystać z tej książeczki jako remix. Dobrze, to w takim razie oddaję chyba teraz już głos. Tutaj bym mogła opowiadać, słuchajcie, o książeczkach bardzo długo, bo mam inne przykłady. Może jeszcze jedną rzecz opowiem, bo dałam to jako przykład książeczki, więc o tym opowiem. Światowy Dzień Głośnego Czytania był 2 lutego i można stworzyć własne opowiadanie. Ja akurat spotkałam się z nauczycielkami w ramach projektu eTwinning i we cztery stworzyłyśmy taką książeczkę, zbudowałyśmy, to było Build a Challenge Story, taką Build a Story Challenge, stwórz opowiadanie. No i razem z panią z Rumunii, z Polski, czyli ja i Hiszpania i Mołdawia stworzyłyśmy taką, że miałyśmy same tytuły na przykład pewnego dnia i tworzyłyśmy książeczkę, czyli każda z nas miała jakiś pomysł i wybierałyśmy, co się stało pewnego dnia, czyli jakby bohatera naszej książeczki. Później następnym, naszym takim głównym tutaj tematem było każdy. Każdy i wtedy każda z nas mówiła, co się działo każdego dnia, everyday, tak? Czyli każda z nas miała jakiś pomysł, co się z tą książeczką akurat stało i wymyślałyśmy, która opcja jest najlepsza. Czyli takie, powiem szczerze, że budowanie relacji też bardzo fajnie wpływa. Tworzenie czegoś razem, to wiadomo, można z dziećmi zrobić taką właśnie książeczkę, ale i co się stało? Coś, jakaś historia się wydarzyła. Dalej, więc i ciąg dalszy, więc taką książeczkę nam się udało stworzyć, tak się pochwalę, bo jestem zadowolona z tego. Udało nam się też nagrać w Flipgridzie z okazji Dnia Książki. A teraz 24 kwietnia będzie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, więc można coś takiego wykombinować. Jeszcze zrobiłam taką wersję polską takiego właśnie opowiadania, czyli można z dziećmi usiąść, włączyć jakąś relaksacyjną muzykę, nawet na dywanie, wyjść z ławek, dzieci trochę odstresować i zachęcić do stworzenia własnej historii. Czyli mówicie tak, pewnego dawno, dawno temu uczniowie wymyślają bohatera, bohaterów, dodajemy jakiś opis, później kolejna strona i to zapisujemy. Czyli zapisujemy dawno, dawno temu i każdy z nas ma jakiś pomysł i wtedy uzgadniamy, czyj pomysł jest taki fajny, tak? I wtedy zapisujemy, co się wtedy stało. Każdego dnia i dodajemy, co się mogło zdarzyć. Każdy z nas ma możliwość wypowiedzenia się, powiedzieć czegoś, uczymy się słuchać innych i wybieramy jedną opcję, co się działo każdego dnia. Kolejnym taką opcją będzie pewnego dnia i na przykład uczniowie mają pomysł na pewnego dnia, coś się wydarzyło i wtedy wybieramy też jakąś opcję i to wtedy zapisujemy sobie w naszej książeczce. I takich podpowiedzi jest 7. Tak, w końcu i tworzymy wspólnie książeczkę, więc wydaje mi się, że dosyć ciekawy pomysł na integrację nawet klasy. Można używać właśnie takich zwrotów, można wymyślić własną, ale to taki coś na zakończenie. Dobra, już oddaję głos Monice, bo... Chwileczkę jeszcze chciała z jedną rzeczą tylko, wiesz co, Dorota, z jedną rzeczą, no. Ponieważ słuchajcie, ja nie jestem ambasadorką Book Creatora, a mam konto premium, za które nie płaciłam. I nie wiem, czy jeszcze obowiązuje ta promocja, wiecie może, czy obowiązuje? Jaka promocja, że na co, Agnieszka? Dla Microsoft Innovative Educator Experts. Tak, jak najbardziej i z naszej mamy tutaj. Jak najbardziej. Bardzo dobrze, dziękuję Agnieszko, że nam to o tym mówi. To jest ważne. Microsoft, eksperci Microsoftu i Google eksperci mają możliwość uzyskania konta premium za darmo. Więc jeśli mamy tutaj ekspertów Microsoftu, to Wakelet jest dla Was.
Tak, tylko wypełnia się jakiś formularz, prawda? Tam się wchodzi na stronę. Tak, tak, ale... trzeba wypełnić taki formularz, porozmawiać ze sztuczną inteligencją, która odsyła nas do formularza, ale radzimy, gdyby ktoś miał problemy, to zapraszam na Book Creator Polska, bo kilku osobom już, że tak powiem, pomagałyśmy tam właśnie zdobyć ten darmowy pakiet. Zupełnie to wyleciało z głowy. Absolutnie przepraszamy i zapraszamy. Ja już widziałam, że tam niektórzy na czacie tak się nastawili po prostu na te opcje premium i na korzystanie na maksa, więc tak, można to robić w ogóle za darmo. No jednak słuchajcie, jeżeli zacznie się robić te książeczki, to się chce więcej. No, wiadomo, jak się ma to konto premium, to jest większa możliwość, tak? Można więcej dodawać. Możliwość współpracy z uczniami przede wszystkim, tak. Że cały uczniowie tworzą i to jest też cudowne po prostu. Tak, można całe klasy zachęcać, zapraszać do współpracy i oni tworzą i kolejne, więc wydaje mi się, że jest to rozwiązanie naprawdę warte. Więc zapraszamy do konkursu Remix, do tworzenia książek takich, które można później edytować, umieszczać, trochę zmieniać, prawda? Czyli dzielmy się tym, co mamy, bo wiadomo, że też ułatwiamy sobie pracę, bo jeżeli jeden nauczyciel przygotuje coś, prawda, później mamy jakby gotowy wzór, możemy to sobie przerobić na własne jakby oczekiwania i tak dalej, dostosować do wieku dzieciaków, ale już nie musimy tego robić od podstaw, tak? Możemy się tym dzielić, co mamy i to jest ważne, żebyśmy po prostu korzystali tego, bo wiadomo, że jest remiks angielski, ale możemy stworzyć taki, że możemy wykorzystywać. Tylko bardzo prosimy jeszcze w konkursie remiks, żebyście opisywali książeczki. Jeżeli dodajecie książeczkę, tak troszeczkę kilka zdań napisać, że to jest na przykład... Jedno, dwa zdania, co to jest, do czego ma służyć, żeby też wiadomo było. Chcemy, żeby ta baza była naprawdę tak podręczna i poręczna, żeby każdy wiedział, co może ewentualnie, dla kogo na przykład ta książeczka jest, powiedzmy dla dzieci 1-4 klasy, czy dla szkół średnich, żeby każdy po prostu wiedział, gdzie mógłby ewentualnie to wykorzystać. Widzę jeszcze jedno pytanie. Justyna pyta nas, czy premium jest dożywotnio i wydaje mi się, że chyba tak, nie? Tak. Premium dożywotnio. Nie wiem, jak te konkursowe postępowa różnie, ale to takie na pewno dla ekspertów Microsoftu jest dożywotnio. Więc jeśli ktoś jest ekspertem dożywotnim Microsoftu, to warto się starać. Chyba takiej funkcji jeszcze nie ma, ale może kiedyś. Na razie na rok tylko. Tak, nie znaczy się, nawet jak nie przestajesz być ekspertem, to zostaje ci ten Book Creator, że tak powiem. Z konkursowym wydaje mi się, że jest opcja na jeden rok. To jest konto premium, ale tam możemy sobie natworzyć te książeczki i po prostu one jakby zostają, tak? To, co stworzymy, to zostaje dla nas. Później możemy zrezygnować z opcji premium, ale zachęcamy. Naprawdę wydaje mi się, że warto. Ja chcę pokazać coś. Czy widać już mój ekran? Mam nadzieję, że tak. Widać. Ja chcę pokazać coś, co odkryłam nie tak dawno i jesteście pierwszą grupą osób, z którymi się dzielę tym swoim odkryciem. Do tej pory to tylko pokazałam to jednej koleżance ze szkoły, a nigdzie nie pokazałam tego szerzej. Oczywiście w konkursie, który mają dla Was Dorota i Iza, można wygrać subskrypcję premium. Jeżeli się jest ekspertem Microsoftu, czy rozumiem też edukatorem Google, tak, to również, jeżeli chodzi o eksperta, to na pewno można również otrzymać taką subskrypcję. Ale co z takimi osobami, którym się nie uda wygrać subskrypcji w konkursie, albo nie są ekspertami Microsoftu, a chciałyby spróbować, jakie możliwości, pełne możliwości daje Book Creator, bo myślę, że dziewczyny Was tutaj skutecznie zachęciły. Jeżeli ktoś jeszcze nie był przekonany do tego, żeby korzystać z Book Creatora, to dzisiaj zobaczyłyście masę różnych pomysłów i różnych zastosowań. Jest taka strona, która się nazywa myedtechbundle.com. Link do niej znajduje się też w kolekcji webinaryjnej. To jest kolekcja i ja znam jedną z osób, które stworzyły tę stronę, Kyla. To są nauczyciele amerykańscy i oni pomyśleli, że zrobią coś takiego. Umożliwią, skontaktowali się z markami, przedstawicielami marek takich właśnie firm edukacyjnych, które tworzą różnego rodzaju aplikacje dla edukacji i może są wśród nas takie osoby, które są właśnie zafiksowane na koncie, na
chcą spróbować różnego rodzaju aplikacji, a nie są pewne, czy te aplikacje im się spodobają i czy będą korzystać z nich dalej. I na początku taka opcja była, gdzie można było zapłacić kilka dolarów i dostać taki ograniczony czasowo dostęp do jakiejś subskrypcji, do takich pełnych wersji urządzeń. A teraz postanowili twórcy tej strony już całkowicie znieść jakiekolwiek opłaty i można takie subskrypcje dostać czasowo, ograniczone czasowo, jak widzicie tutaj na przykład są 3 miesiące. Czasami jest to na przykład ograniczenie, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników. Tu jest na przykład 1 miesiąc. Myślę, że niektóre z tych aplikacji są mniej znane jeszcze tutaj na rynku polskim, ale na przykład pewnie Nearpoda też wiele z Was kojarzy, a tu jest właśnie Book Creator, o którym dziewczyny opowiadały. Byście sobie mogli zobaczyć, jakie są jeszcze inne możliwości i inne aplikacje tutaj dostępne. I w bardzo prosty sposób można na 3 miesiące dostać takie rozszerzenie swojej własnej subskrypcji, czyli tego konta, które mamy darmowe, gdzie jest 40 książek, gdzie tak naprawdę przez dłuższy czas niż tylko ten taki bardzo krótki, próbny możemy współpracować. Tutaj mamy przez 3 miesiące możliwość współpracy. 3 miesiące to jest już taki czas, kiedy można poznać lepiej jakieś narzędzie. Można tak naprawdę, na przykład w projekcie eTwinning, bo na pewno wielu z Was projekty eTwinning realizuje, można już wykorzystać skutecznie Book Creatora, można też wykorzystać do pracy z własnymi uczniami. Klikam tylko tutaj dodaj do koszyka, znajduje się to już w moim koszyku, zmieni tutaj, można nawet więcej, zmieniło mi się. Następnie klikam na niebieski przycisk, który pozwala mi przejść już do transakcji, która tak naprawdę transakcją jest, widzicie, zerową. Ja tutaj nie płacę nic. Znowu klikam na checkout, czyli mogę już przejść do tego, żeby potwierdzić swoje zamówienie. Podaję adres e-mail. Ten adres e-mail będzie tylko służył do tego, żeby przesłać informacje, co sobie zamówiliśmy. Tak jak widzicie, jest to darmowe zamówienie. Ja wykorzystywałam to do tego, żeby sobie pobrać takie kody na przykład, czy takie możliwości dojścia do powiększenia możliwości danego narzędzia. I nie przychodzą tutaj żadne spamy, po prostu tylko przychodzi informacja, że została zrealizowana taka transakcja. Wpisuję tutaj swój kod, tylko adres e-mail, imię, nazwisko, zatwierdzam, zgadzam się na zasady i przechodzę już do zamówienia, które znowu przypominam, w którym nie musimy nic płacić. I teraz bardzo ważny moment, gdy przeszliśmy ten proces, trzeba kliknąć tutaj na to słowo download, czyli pobierz z tą strzałką w dół, ponieważ w tym miejscu znajdzie się informacja, co dalej robić. Dostajemy plik PDF i na tym pliku PDF można znaleźć tutaj takie podlinkowane dwa słowa na czerwono, czerwonym drukiem zapisane. Jak klikniemy sobie na to, to tutaj tu akurat koleżance wpisywałam jej dane i tutaj wpisujemy pierwsze, czyli imię, nazwisko, szkoła, ja akurat pracuję w takiej szkole, jaką pełnię funkcję, czyli że jestem nauczycielem i tutaj wpisujemy swój adres e-mail i przesyłamy, klikamy na to żółte pole, na ten żółty przycisk i później po jakimś czasie, nie wiem, w przypadku mojej koleżanki to nie pamiętam, ile to trwało czasu, ale to nie trwało długo, dostaje się informację na maila, że twoje konto stało się kontem premium, czyli nie dostajemy żadnego kodu, po prostu dostajemy informację na maila, twoje konto jest teraz kontem premium. I przez 3 miesiące, mówię oczywiście teraz o Book Creatorze, możecie korzystać bez żadnych ograniczeń z wszystkich możliwości, jakie ma
konto premium dostępne. Polecam Wam, jeżeli chcecie zobaczyć to, o czym dziewczyny mówiły, jak można współpracować, to jest to, o, tutaj nawet tutaj pobrałam sobie, skopiowałam sobie e-mail, który dostała moja koleżanka Ewelina. Czyli dostała taką informację, ponieważ to było jakiś czas temu, dostała informację, że jest konto teraz właśnie takie większej, tej bogatszej wersji dostępne do 4 kwietnia. Czyli wy, jeżeli na przykład byście teraz skorzystali w lutym, no to będziecie mieć marzec, kwiecień, maj, prawie do końca maja, czyli można powiedzieć prawie do końca roku szkolnego i będzie można skorzystać. Oczywiście później z jakiegoś innego, jeżeli mielibyście konto na jakiś adres, inny adres mailowy, no to również możecie sobie takie możliwości, możecie sobie powiększyć te możliwości na jakimś innym koncie. I jeżeli chcecie skorzystać z tych innych, narzędzi, to również tutaj jest, możecie sobie popatrzeć, co jest, czy chcecie coś zobaczyć, jak to wygląda, do czego to służy. Bo tak jak mówię, pewnie Moniko, jest... pokaż trochę jeszcze tam niżej, bo wiele narzędzi. Co tam jeszcze jest? Tak, tutaj ja nie znam wszystkich wszystkich tych narzędzi, bo pewnie są to też takie narzędzia, które do Polski dopiero wejdą za jakiś czas, a pewnie jeszcze nie są znane. Więc możecie tutaj się zanurzyć w to i zobaczyć, co Wam się tutaj z tego spodoba. I wszystko się robi, możecie nawet za jednym razem kilka tych narzędzi sobie wrzucić do koszyka. Niekoniecznie to musi być tylko po jednym. Także to jest takie, coś takiego, coś, z czym chciałam się z Wami podzielić. No a dziewczyny Dorota i Iza powiedziały Wam o świetnym konkursie, ale my, no i też z Dorotą oczywiście, Dorota tak naprawdę dzisiaj dwa firmuje konkursy, bo mamy też konkurs Wakeleta dla Was. Zaczekajcie jeszcze, bo tu niektórzy się zbierają, żeby nas opuścić, ale zaczekajcie dosłownie jeszcze kilka minut, bo to będzie coś super. A tutaj już widzicie grafikę. Słuchajcie, jak ja od Misbacha, pewnie część z Was już kojarzy Misbacha z Wakeleta, z Manchesteru. Jak Misbach wspomniał o tym, że wchodzi nowa kolekcja bluz, takich bluz z kapturem, limitowanych. Tak, Dorota ma na sobie czarną wersję, a tutaj jest, a teraz w sklepie Wakeleta jest wersja limitowana, niebieska. To moja pierwsza myśl była taka: musimy coś zdobyć dla członków naszej społeczności, żeby mogli też cieszyć się tymi bluzami. My ich nie mamy, słuchajcie, żadna z nas tej bluzy nie ma. Nie wiem nawet, czy jest ktokolwiek w Polsce, kto tę bluzę ma. Jak jest super, być pierwszym, nie? To niech się przyzna. I pomyślałyśmy sobie, że jeżeli czujecie, że też ta społeczność Wakeleta w naszej grupie Wakelet Polska jest dla Was ważna, tak jak dla nas jest ważna i dla mnie, i dla Doroty, i dla Agnieszki. I chcielibyście też pomóc nam w tym, żeby w tej grupie było coraz więcej osób, żebyśmy tworzyli razem taką świetną społeczność ludzi, którzy, no myślę, że w wielu przypadkach to nawet już te znajomości przeszły w przyjaźnie i chcielibyście, żeby też inni mieli taką możliwość bycia z nami, poczucia tej siły wspólnoty, to zapraszamy Was do takiego konkursu. Zaproście swoich znajomych, którzy jesteśmy nauczycielami, znamy innych nauczycieli. Wakeled jest świetnym narzędziem darmowym, świetną platformą, która wspiera bardzo nauczycieli. No, ja nie znam takiej innej firmy, która tak pomaga i tak chętnie od razu chce, konkurs organizujemy, potrzebujemy jakiejś nagrody. Dobrze, mów ile. I takich wspierających dla naszego nauczycielskiego świata.
Albo chcemy przetłumaczyć platformę, czy chcemy, dlaczego nie ma po polsku? Słuchajcie, możemy zrobić to razem. Albo tego nie ma, quiz chcemy, żeby był po polsku. I od razu współpracujemy, działamy i nie ma tak, że coś. Po prostu czegoś chcą nasi członkowie społeczności, tak? Proszą. Zaraz udaje się to załatwić. My piszemy od razu na przykład do Misbacha z jakimkolwiek pytaniem, ktoś z czymś, ktoś ma jakąś wątpliwość, coś komuś nie działa, czy możecie to sprawdzić? I oni najszybciej, jak tylko jest to możliwe, odpowiadają nam, jeżeli tylko znają odpowiedź tak od razu, to my też taką informację dostajemy. Więc jeżeli chcielibyście razem z nami pomóc nam w tym, żeby ta grupa jeszcze bardziej rosła, no jest nas teraz ponad 6 tysięcy. Tak naprawdę jakby każda osoba zaprosiła tylko dwie osoby ze swoich znajomych, to mielibyśmy ponad 10 tysięcy, no niewyobrażalna liczba w swojej grupie. Jeżeli chcecie, żeby było nam coraz lepiej, chcecie nam pomóc więcej. Tak, a przy okazji wygrać taką bluzę i cieszyć się i pochwalić się też nam, że wygraliście taką bluzę, to słuchajcie, od jutra, od 1 marca do 21 marca, czyli do pierwszego dnia wiosny, zapraszajcie ludzi, zapraszajcie swoich kolegów, koleżanki ze szkoły, kogo chcecie, osoby, które myślicie, że którymś może się przydać Wakelet, które może jeszcze nie są w naszej grupie, zapraszajcie ich, my będziemy na bieżąco sprawdzać osoby, które dołączają do naszej grupy, które zostały zaproszone do naszej grupy i 5 osób, które zaproszą największą liczbę swoich znajomych do naszej grupy, taką właśnie bluzę, jedną z tych bluz otrzymają i no my nawet ich nie mamy. Tak, tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeśli zaprosicie kogoś bezpośrednio, czyli wyślecie zaproszenie przez Facebooka i ta osoba zaakceptuje to zaproszenie, dołączy do grupy, i wtedy my dostajemy taką prośbę o zaakceptowanie tej osoby i widzimy, że ta osoba została zaproszona przez i widzimy przez kogo. Ale jeśli na przykład wyślecie link taki po prostu, w przykład polecicie grupę nauczycielom, jeśli prowadzicie szkolenie dla nauczycieli, nie jest to takie bezpośrednie zaproszenie, to warto im podpowiedzieć na przykład, zawsze mam taki formularz zgłoszeniowy dla nowych osób dołączających do grupy, że na przykład, że grupę poleciła mi taka i taka osoba, to my wtedy będziemy to oczywiście sprawdzać, no i postaramy się też zliczyć, kto jest takim najbardziej aktywnym, zapraszającym, kimś, kto właśnie tu najbardziej się przyczyni do rozwoju, rozbudowania liczebnego też naszej społeczności. To też trochę to będzie pracy, to będzie głównie Dorota śledziła. Więc słuchajcie, żeby nam to ułatwić, żebyśmy faktycznie mogli... Słucham? Aż się boję, słuchajcie, jak to będzie. Ale czekamy, żebyśmy dali radę, żebyśmy miały możliwość liczenia. Tyle, ja już powiedziałam. Tak, to mamy... Czyli jak lepiej i szybciej dla nas. Słuchajcie, to jedno z tych rozwiązań, ważne tylko, żeby osoby, które zapraszacie, żeby była informacja, kto zaprosił, bo wtedy jesteśmy w stanie zweryfikować, które osoby, prawda, były najbardziej aktywne, jeśli chodzi o rozwój tutaj naszej społeczności, no bo też chcemy jakoś uczciwie was nagrodzić. Mamy tylko 5 tych bluz. W sumie to nie jest albo tak. Aż 5, bo aż chyba 5. Żadna inna społeczność na świecie nie dostała takiej możliwości, tylko my wyciągnęłyśmy te bluzy. No tak. Właśnie, słuchajcie, czyli Monika, mamy nadzieję, że... A my nie możemy brać udziału w tym konkursie niestety, więc tej bluzy nie będziemy miały w tym konkursie. Ja już chyba wszystkich zaprosiłam, słuchajcie, z moich znajomych, którzy, no, dla których Wakelet mógłby być takim atrakcyjnym narzędziem. Więc ja myślę, że my trzy jako organizatorki, ale Iza możesz, na pewno. Ale ja jestem też ambasadorką Wakeleta, więc nie wiem, czym powinnam uczestniczyć w konkursie.
My nie możemy jako administratorki uczestniczyć. Rozumiem, że ambasadorzy mogą w konkursie uczestniczyć. Ambasadorzy, którzy nie są administratorami, to jak najbardziej mogą, a nawet powinni dawać przykład. I zdobyć wspaniałą, błękitną bluzę. Słuchajcie, to nie wiem, czy jeszcze jakieś macie pytania do nas. Dajcie znać, czy dużo emocji dzisiaj było i czy będziecie brać udział w kolejnych spotkaniach z cyklu Akademia Upsmashingu Wakeleta, bo już się szykują kolejne spotkania. Jeszcze raz może wkleimy link do tego naszego profilu na Wakelecie, gdzie macie dużo, dużo, dużo wszystkiego. Czyli tutaj jest i wszystkie rzeczy, zamieścimy też te linki w grupie Wakelet Polska, czyli jeśli ktoś nie jest jeszcze w grupie Wakelet Polska, żeby to nie umknęło, też to będzie. Super. I może macie jeszcze sugestie, też będziemy o to pytać w grupie, jakie aplikacje, jakie narzędzia TIC chciałybyście zobaczyć w kolejnych odsłonach naszego nowego cyklu. I nie zapominajcie o konkursie z Book Creator Baza Polska, tak? Czyli Polska Baza Book Creator Remix, czyli pamiętajcie, twórzcie książeczki, udostępniajcie, dzielcie się i 23 będą wyniki. Zapraszamy od jutra. Zapraszamy od jutra. Jutro zaczynamy liczyć od 1 marca. Czyli wstrzymajcie się jeszcze z zapraszaniem od jutra i do 21 marca. No, zorientujcie się może na razie, kogo można by zaprosić i w jaki sposób. Może jakąś akcję zrobicie u siebie w szkole, wśród znajomych. To już zależy od waszej kreatywności. To są w sumie 3 tygodnie. Więc myślę, że emocje będą naprawdę niesamowite. A coś, słuchajcie, tak tylko powiem, ale to tak na razie jeszcze tylko niewiele, że coś się znowu będzie szykować z Wakeletem. Słuchajcie, coś Wakelet chce dla was i dla waszych szkół zrobić, ale jak będziecie w grupie i będą właśnie znajomi w grupie, to będziecie wszystko wiedzieć od razu. Jeszcze link do dzisiejszej kolekcji. Czyli mamy nadzieję, że pierwsza odsłona cyklu jest bardzo dużo pozytywnych emocji. Dziękujemy serdecznie Izie, że współtworzyła to spotkanie tutaj z nami, że wystąpiła. Iza, zobaczcie, też jest podwójną ambasadorką, jeśli chodzi o to spotkanie, bo jest i ambasadorką, tak samo jak Dorota, oczywiście ambasadorką e-book creatora i Wakeleta. I oczywiście też zapraszamy was do aktywności w obu grupach, bo wiadomo, że taka aktywność w grupach też później przekłada się na to, że łatwiej zostać ambasadorem. Też was do tego gorąco zachęcamy, bo to fajna sprawa, tak myślę. Ale też na przykładzie nas samych, prawda, to też pokazuje, tak mówię, w kontekście nawet tej sytuacji, która teraz ma miejsce na świecie, jak ważna jest współpraca, taka pokojowa współpraca, prawda? My możemy reprezentować różne marki, ale też świetnie ze sobą współpracować. To nic nie stoi na przeszkodzie. Także wiecie. To co chyba? Ciężko to jedno. Dziękujemy bardzo. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że Akademia Upsmashingu będzie się świetnie rozwijała dalej. Dobrze, zapraszamy. Ja słuchajcie, jeszcze dodam jedno zdanie na koniec, bo ktoś miał pytanie, do czego dotyczy ten kod, który ja wysyłałam. Ten kod jest do Wakeleta, do którego umieszczamy remiksy stworzone w Book Creatorze. Ja wiem, że to jest trochę skomplikowane, ale to jest upsmashing. Ale ten kod też jest z tej kolekcji z dzisiejszego spotkania. Ta kolekcja też będzie zamieszczona i na profilu, i w grupie, i tam w tej kolekcji też ten kod jest podany, tak? Bo tam jest wszystko wyjaśnione, więc na pewno tego nie zgubicie. To już po prostu było konkretne pytanie, ale my o to zadbamy. Pamiętajcie, tak, my o to zadbamy i Wakelet to jest takie narzędzie, gdzie wszystko jest w jednym miejscu. Tak, to nawet Misbach właśnie jak usłyszał o tym pomyśle na Akademia w Smashingu, powiedział właśnie, że Wakelet, oni chcą widzieć Wakelet jako taki pomost, taki most, który łączy ze sobą różne aplikacje, gdzie właśnie się mogą spotykać różne aplikacje i to jest piękne. Dziękujemy wam serdecznie, naprawdę, że w tym trudnym czasie
w tym trudnym, smutnym czasie, że mogliśmy tak też przez chwilę zaznać tej takiej, nie wiem, naszej normalności nauczycielskiej. Taki troszeczkę się pośmiać, troszkę właśnie naładować się pozytywną energią. Życzymy Wam dużo siły, dużo dobrej energii i chyba już będziemy się żegnać. Czekamy na zaproszenia, bo Dorota już czeka, już ma gotowe wszystkie przeliczniki i dokumenty Excel. Będę zliczała, nie mam wyjścia. A już niedługo wyniki, tak? 21, czyli na pierwszy dzień wiosny będą wyniki, kto dostanie wiosenną bluzę w niebieskim odcieniu. Ej, ale bym chciała. One są takie mięciutkie i takie przyjemne. No wiem, moja ulubiona. Dobrze, słuchajcie, to dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy tutaj z Izą troszeczkę do Book Creatora. Twórzcie, bawcie się, pamiętajcie, książki mają moc. To jest najważniejsze. Osoby, które tworzą, to są aktywne osoby, buduje się ich kreatywność i tak dalej, pomysłowość. Jestem pewna, że macie dużo pomysłów na remiksy, na książeczki, na tworzenie, na udostępnianie książek i działanie z książeczkami, z dziećmi, więc do dzieła. I dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Do następnego razu. Cześć.